Było dokładnie tak, jak w tradycyjnej opowieści o narodzeniu Pana. Zespół szkół specjalnych nr 45 przy ulicy Czecha zaprosił na jasełka. Jasełka w 45 to już tradycja. Co roku uczniowie szkoły specjalnej, przełamując własne słabości, pokazują wzruszającą, rozśpiewaną wersję bożonarodzeniowej opowieści. Jednak przygotowanie takiego przedstawienia wymaga nie lada cierpliwości i sporo czasu. Bardzo dużo. My zaczynamy już pisanie scenariusza, dobieranie muzyki od września, prawda? Robią to najpierw nauczyciele, a potem mamy już próby od grudnia i uczniowie muszą parę razy, prawda, mieć próby, żeby to wszystko ładnie wyglądało. Ale radość, jaką daje dzieciom występ na szkolnej scenie, jest nieoceniona. Dzieci bardzo nasze chętnie występują, także myślę, że bardzo lubią się również pokazywać swoje umiejętności, prawda, zainteresowania również i no, myślę, że bardzo się cieszą z tego, że mogą się komuś jeszcze pokazać, prawda, nie tylko nauczycielom i pokazywać swoje możliwości, ale również zaproszonym gościom, a jutro również babciom i dziadkom. Jasełka to tylko jeden z elementów szkolnej edukacji artystycznej. Oprócz tego dzieci mają do dyspozycji wiele innych zajęć, m.in. muzykoterapię i arteterapię. Dziś w zespole szkół nr 45 uczy się 75 uczniów, co zdaniem pedagogów dobrze wpływa na jakość kształcenia i panującą w placówce przyjazną atmosferę.